Gosia, dobra, ten refren bardzo chodzi po głowie, Gosia. 2-0 klub? Ta. Wtedy dała, bo to jest 2-0, 2-0 klub, a nie 2-0. No tak. Więc dałabym przed refrenem. Dwie strony, ba zdrowy, dodzwonić nie może, siedzieć nikt. Ja w roli matrony, na stole leży Monopoly. Tuż obok w pokoju, z tym bojem niby niewinny flip. Do re mi, dolej mi to. No mi w ogóle nie wiem, że to od pań studio, tam gdzie nagrywał Jank, tak zadzwonił do nas, polecił nam do studio, wiecie, o co chodzi. Dwa zero klub. Wiesz, kim jestem, tu masz napisane. Właśnie nagrywamy taki cypher, gdzie prawdopodobnie wystąpi każdy. Możesz nie pauzować, tylko niech cały czas leci. Dobra. Będę leciał, wystąpię. Jest to o tyle problematyczne, że masz 4 wersy, nie nawiniesz nic konkretnego. Ale z drugiej strony możesz pokazać jakoś swój styl. I stanąć za mikrofonem i położyć najlepsze barsy, jakie tylko przyjdą do głowy. Na życie plan mam, w chuj problemu, bad bitch ain't one. No czekaj, tylko wejdę z nią, wyjdę z chaty, wejdę na beat, pokręt na tej noceny, na eny, na ny, na eny. Ej, do mnie OTS, to pierdolony wave god. Pokręt na tej, to mnie OTS, to siedział niak, tak, jedyny, no, siedziałbym, jak, tak. Jak byłem mały, tak wyobrażałem sobie, że tak właśnie tworzy się muzykę i zawsze tak chciałem robić. Cieszę się, że mogę być częścią tego projektu i pracować z tak świetnymi ludźmi. Dokładnie sobie tak to wyobrażałem, mówiąc szczerze, że wszyscy będą naprawdę w amoku prac twórczej i tak jest. Wczoraj byłem trochę bardziej wygadany, nieprawdaż? Zrób się przepierdolony hałas! Zrób się pierdolony hałas na stary! Te schody muszą być zbanowane. Nie, rajcie, nie chodźcie po tych schodach, to jest kurwa, słuchaj. Oglądajcie Króla Lwa. Zajebistą rzeczą jest to, że każdy jest otwarty na kolaborację z każdym, nie ma żadnych kwasów. Nie chciałbym, żeby jakkolwiek ktoś mógł tutaj odczuć, że ja chciałbym mu coś narzucić. Nie ma sytuacji, gdzie ktoś mówi, nie nagram z tobą, bo coś tam. Każdy po prostu przyjechał po to, żeby zrobić coś zajebistego, coś czego nie było. Chuj ciapy mam, ja tak. Siedzę w studio, gdzie nagrywał Jank, tak. 4, 7, 2020, ho, klap, klap. Ej, okej. 2020, klap, tak. Dobra, i weź teraz zapisz to. Poczekaj, tylko wejdę w nią, wyjdę z chaty, wejdę na bit, nie wysyłaj mi paczek, to co robisz, przeruchany syn. Nie mam czasu odebrać, nagrywam, jestem na planie, nie pytaj, co w moim kubku kapie, w 2020 klubie. Ale... Sztuka jak Picasso to hejzina. Dawaj, jeszcze zrobimy ze dwie. Ej. Sztuka jak Picasso to hejzina, w samo okienko golazo, tak jak Ronaldo de Lima. Delikatna barwa jest dobra? Zajebista jest, stary. Delikatnie się spóźnia. Każdy numer, nad którym miałem przyjemność pracować, jest czymś wyjątkowym. Zawsze zatracam się podczas etapu tworzenia i staram się, jak mówi się, odkleić jak najbardziej, żeby tworzyć całym sobą i zapomnieć o wszystkim, co mnie otacza. I jestem zadowolony z każdego numeru. Zawsze elegancko, nie Melina, chętnie odwiedzam Trójmiasto, ale w serduchu Kotlina. Kurwa, zepsułeś już mikrofon, ja bym dał koszta. Golazzo? Golazzo. To jest po włosku? Golazzo.
to trąbki, no. Polegało to na tym, słuchajcie, że... Na cztery wersy, do studia za cztery bańki. Realnie stają się przyjemne, tak jak masaż tajski. No, tak. Ile, to może być chłop przyjemne. Co? Kurwa, inne było pytanie wcześniej. Mam nadzieję, że szybko to odbębnimy i zaczniemy robić już numery w mniejszych grupach po prostu, no nie? Kurwa, do roboty znowu, ja pierdolę. To od razu tylko jak wszyscy wbili do plenum, no to... Po prostu zabrali się do pracy. Tylko czekali po prostu na to, żeby dowiedzieć się, kto z kim będzie działał w jakim pokoju. Wczoraj patrzyliśmy na jakiś tam. Patrzyłeś tam na górze. Właśnie i pytanie do was, czy mam jakby trzecią czwórkę dokończyć, czy dopisać jeszcze dwa wersje, zrobić sobie dwunastkę? Czy ktoś chce się jakby... Na mnie niespodziewanie pada tu cały dzień! Ale od jutra, bo dziś mi się nie chce, wróciłem, nie może być takie, musi być bardziej takie... Wiesz, ty to nawijałeś bardziej, wydaje mi się, stary, że to było takie, że zwrotki, jestem wyprany ze emocji, układam życie, nie, klocki, jęga, skończę ze złymi nałogami, przysięgam. Myślę, że koncept trzech studio i tylu raperów wymieniających się w grupach jest o tyle dobry, że przez cały czas towarzyszy temu w powietrzu jakaś taka chociaż minimalna konkurencja, przez co jak ktoś chce zrobić jakiś numer, to daje z siebie 100%. Dominik się zrealizuje, bo ja kurwa nie umiem bez tej myszki. No dobra, niech będzie. W restauracji pod Warszawą siedzę z małą czarną. Na tą szarość osępiałą znalazłem lekarstwo. Droga z podziemia na salon, tak jak Marek Chłaska. Po hotspotach się latało, dziś już nie te lata. Życie jest piękne jak 100 koła euro. Zrobiłem pierwszą, nie mogę drugiej skończyć. Zwrotki, jestem wyprany ze emocji. Układam życie, nie klocki. Jęga, skończę ze złymi nałogami, przysięgam. Nie, jeszcze raz, puść mi początek, te cztery wersy. Tutaj już zmieniłem. Dobra, to dawaj jakieś adlipsy, coś, jakieś kurwa, coś. Woo! Robimy tajski boks? Nie, ale już jest dobrze. Uła! Taki trzeba. Uła! Dobrze, ogarnijmy tu jeszcze jakieś miejsca siedzące i myślę, że mamy takie studio do nagrywania. Ale wymyślimy. Dzisiaj przyjechała Margaret i oto otwieramy czwarte studio w przestrzeni plenum. Megis Studio. Jest to uroczyste otwarcie. Dawaj! O, wow! Zapraszamy naprawdę. Super, te gwiazdy przychodzą, realizator. Taki średni bym powiedziała, bo ja. Dobra, i jeszcze adliby. Od życia tipa na chodniku stówka. Taki panuje tu z... Nie, to niby trzeba by... To aha, było spoko. Się nie posypało, bo poznałem w porę brata. Choć to tutaj dzieje się na rejonie bez zmian. Ludziom odbiera tlen ten trud powszedniego dnia. Pozdro dzieciak, pozdro dzieciak. Chcę pogadać z nią. Popatrz w lewo, a potem w prawo możesz jechać. W lekcji przy kobietach się tym kabrioletem szefa. Całuję się typiara z typem. Czasem wymyka się spod kontroli w godzinach wieczornych. I ona tak cały czas spróbowała. Ona, co ty tak kurwa plujesz? Dokładnie sobie tak to wyobrażałem. Najlepiej po prostu być w studio naszym, ojowym, numer 3 tak zwany. Mamy paczkę, która jest po prostu zlepkiem wszystkich najlepszych bitów, które zostały zgromadzone na ten wyjazd. To, że tyle numerów powstanie w tak krótkim czasie, nie spodziewałem się. Bo jest nagranych z 15 powiedzmy, z 20 jest rozgrzebanych, w sensie w tych 20 jest tych 15. Wynik mamy, wydaje mi się, na chwilę obecną zajebisty i zapowiada się, że będzie tylko lepiej. Nie wiem po co mi to ma. Koszule, pane, się wciąż tylu wajemy na pierdolę. No, musi być drop. Przejebane. Ojebane, gówno. Zajebiste. Piąteczka, bracia i siostry. Piąteczka. Gratuluję. Bardzo kurwa fajny numer. Jedzie w chuj. Co tu się wydarzyło? Puste i tak. Po co kupiłem maszynę, skoro dusi moją szynę? Co się poświęcam, skoro